Łapię. O kurwa, ale to miało przez ten laga. Ja pierdzielę. Witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony ja, z drugiej jesteście wy. Kto to ogląda? Zaraz zaczynamy, odpalamy sobie nowy świat. Wystartował Gordion. Kurde, to mi tak plany pomieszało. Od 2 lat, odkąd wyszedł ostatni nowy świat, jeszcze te postaci nawet nie stworzyłem. Odkąd? Ja nie jebnąłem się tutaj, nie pokazałem coś, czego nie powinienem pokazać. Nie, okej. To w takim razie, odkąd wyszedł nowy świat, on się Ether nazywał, to miałem w planach, wyjdzie nowy świat, wchodzę pierwszy dzień i gram. I po prostu wchodzę pierwszy dzień i gram, tak? I wyszedł Gordion. I on tak losowo wyszedł, bo w tym tygodniu, tak w poniedziałek, to siedzę w pracy i sobie myślę, czy, albo we wtorek, albo coś ten deseń. Myślę, kurde, co z tym Morgonem? Tak losowo co jakiś czas informacji sprawdzam, czy coś ciekawego się pojawia. I tak patrzę, wybrano nazwę dla nowego świata. Jakie, o kurwa, jakiego nowego świata? Patrzę, premiera w piątek. I tak, i musiałem trening odwołać piłkarski, bo, czy trening odwołać. No, nie idę na niego po prostu. Zamiast tego będę napierdalać Morgonem do wieczora. Zamiast na przykład, będę grać Morgonem zamiast szykować sesję RPG. Będę grać Morgonem zamiast ogarniać Football Managera. Będę grać Morgonem zamiast robić studia. Będę po prostu grać, kurwa, w Morgonem. Słuchajcie, i zastanawiam sobie, jak czym zagrać. No bo to nie kobietą. Chyba jako postacią kobiecą jeszcze Morgonem nigdy nie grałem. A tak, wojownik i mag to są moje ulubione profesje. Problem z tym, że ostatnie dwie postacie, pokażę wam, którymi rzeczywiście porządnie grałem, to byli... Ej, nie widzicie przez to, że ja wam zasłaniam. Kurna, przesuń się, grubasie, dobra. Widzicie, że ostatnie dwie postacie, którymi grałem, to jest mag i wojownik. I myślałem tak, no ta dwójka odpada. Z tej czwórki, kim zagrać? Powiem wam tak, kiedyś łowcą grałem, ale to były czasy, jak w Morgonem było ciężko się ekspić. Rzeczywiście, że zdobycie 20-30 poziomu można było się cieszyć, a nie, że to jest pół godziny roboty. Dlatego, no to wtedy się grało łowcą. Czyli jak jeszcze była wioska łowców, kurna, to było zajebiste, ponieważ na przykład w wiosce łowców na lisach się fajnie ekspiło, to raz, a dwa, był quest, który udostępniał sklepik, gdzie można było kupić kozaczka rozbójniczka, który był do questów potrzebny, a ciężko wtedy było znaleźć grzyby ogólnie. I się kupowało, sprzedawało na aukcjach i robiło pieniądz na start. To było dobre akurat. Kurde, miło mi się paladynem gra, ale jakoś nigdy się tak na serio do niego nie przekonałem full. Tancerz ostrzy, myślę, ewentualnie. No, tancerza mógłbym spróbować, bo czemu by nie? Tylko też tropiciel mnie kusi. Tropiciel dlatego, że też mało nim grałem. Ale nie wiem, jak teraz wygląda absorpcja magiczna. No, przeciwko mago mógłby być słaby tropiciel, ale... Jak wygląda parowanie obrażeń magiczne i fizyczne? Bo kiedyś, no to był osobno, jednocześnie osobno redukował obrażenia magiczne i osobno redukował obrażenia fizyczne. Teraz nie wiem, jak to wygląda. Weźmy sobie tancerza ostrzy. Jak tego Gaugana kuźwa nazwać? Dobra, kupiło mnie to chyba. Że tak Gaugan, kurwa. Dzieci jest wolne. Gaugan. Cóż postać. Jak to kurwa zajęty? Ja pierdzielę. Bo ja się dowiedziałem ostatnio, rape to po angielsku też znaczy rzepak. Za pojebana akcja. Clicker bym się nazwał od tego, od klikaczów w The Last of Us. Takie pierwsze, co mi do głowy wpada. Pan Lusterko, lecimy. Cóż postać. Jak to kurwa zajęty? Wszystko jest zajęte na tym świecie. Chuju. A czy twoja stara jest? Nie, bo mi postać skasują w pizdę, jak nazwę się twoja stara. Jo mama. Wolne. Twoja stara jest wolna. Lecimy. Zaczynamy. Gościu, nie ucz ojca dzieci robić. Ja tu pamiętam, jak kurna było niebieskie pole. Do tego. Do dialogów i się po prostu respiłeś. And I think it was beautiful. Idziemy dalej. Idziemy na pająka. Pa, pająk piwniczak. Chyba jakbym siebie klepał. Napierdalaj. Okej, opuść walkę.
Zajebiście. Weź mi tutaj... Spierdalaj. Co jest tu rój do szabrownika? Przestań mi takie rzeczy pisać, jak ja tego nie lubię, jak ja wolałem stare starty w tej grze. Będzie tutaj dużo starszego pierdzielenia. Ale kurwa, kiedyś to było. No co ja wam powiem. Przynajmniej fajnie jest widzieć ludzie, że biegają tutaj. Nawet nie czytam tych questów, one są gówno warte dla mnie. One opowiadają... Wolałem jak do tej Frani Fani klepaliśmy szczury i szukaliśmy psa. To kuźwa było w Wiosce Magów, zajebiste. Chciałaby kiedyś taką hardkorową grę stworzyć. Fantazy, rzeczywiście, że... Czy chcesz znaleźć psa, to zapierdalaj i szukaj psa. A nie, że... Słuchajcie, jak ja kiedyś... Teraz mam piąty poziom, co nie? Jak dobrze rozumiem? Tak, piąty poziom. Kamerka mi troszkę zasłania, ale widzę. Ale kuźwa, jak kiedyś... Pamiętam, grałem Margonem pierwszy raz. Pierwszy raz z Margonem, uwaga. To było tak. Znajomi mówią, słuchaj, jest taka fajna gra, przejdź przeglądarkę, to, tamto, możesz być magiem, to, tamto. Zajebiście, biorę i kurna idę grać. Po kolei, dobra, kumple mówią, słuchaj, jest taka gra, nazywa się ten, Margonem, tam jesteś tym wojownikiem, albo magiem, czy coś, i se idziesz i kuźwa zabijasz, i jest fajnie, i robisz questy. Fajnie. I słuchajcie, taki mały ja nie mógł zapamiętać nazwy Margonem. To co zrobił? Pamiętałem, że to jest jakby Merlin, ale jest Mar. Zamiast Mary jest Mar. I tak udało mi się wyszukać tę grę na necie. I to było... Kurde, odpalam grę. Pamiętam, poszedłem do domu na obiad. I podczas obiadu grałem. Chodziłem. Klikałem, czytałem wszystkie tutaj teksty i tak dalej. Wszystko, co jest napisane. I... Co było? Godzinę zrobiłem czwarty poziom. I wracam, wychodzę na podwórko do kolegów. Słuchajcie, zrobiłem czwarty poziom w godzinę magiem, tu gram. Oni, ho, jak mamusz, w godzinę bił czwarty. Ja w godzinę biłbym ósmy, ale takie, koledzy, nie śmiejcie się. No to były zajebiste czasy, kurwa. A o podstawówce, spotykasz jakiegoś losowego gościa, jakąś losową grupkę i ktoś tam gada o Margonem. Kurna, to było zajebiste. No, będę gadać, kiedyś to było. Ale teraz jest bardzo ułatwione, bo po prostu grasz te pół godzinki, bijasz 20 poziom, po prostu pewien etap gry w tym momencie omijasz. Ale czego się dziwić, słuchajcie, kiedyś to sobie wracał dzieciak ze szkoły, siadał i grał. Nie ma co ukrywać, ta gra nie jest dla nowych graczy, nie jest dla dzieciaków. Mało kto praktycznie... Wątpię, że ktoś powiedział, no ja swoją przygodę z Margonem zacząłem w 2020 roku na przykład. No nie. No nie ma kogoś takiego prawdopodobnie. Co mi się podoba na przykład na Berfusie, bo sobie grałem w Berfusie i tam jak się zdechnie, to się zaczyna od pierwszego poziomu. Szkoda tylko, że to zaczęcie pierwszego poziomu polega na tym, że respicie się w jaskini i w tej jaskini po prostu idziecie z pierwszego do 20 poziomu, czy tam 15, zabijając po drodze stwory. Takie sobie, według mnie. Otwórz szkatułkę poskromiciela. Przestań mi gościu życie układać, tak? Bo cię zaraz tutaj pomontuję. Mniejsza torba poskromiciela, złoto. O, i jeszcze od razu ten, że z torbami zaczynamy. Kurde, jaki to był kiedyś rarytas, że mieć torbę. Kurwa, kiedyś to było. A, założę sobie to gówno, czemu by nie? A bo, pamiętam kiedyś, kurna, jak zaczynałem grać Margonem, się dowiedziałem, że gildie są. To sobie myślałem, kurczę, będę robić wypady gildijne, na przykład na polowanie jeleni, czy coś. Będziemy mieli łowce. Kurwa, jak kiedyś, ile miałem wtedy lat, jak to zaczynałem grać? 11? Chyba piąta podstawówki to była. To kurwa, jakie te dzieci... Jaką miałem wyobraźnię wtedy? Ja teraz mam też spoko, bo gram w RPG koniec końców. Myślę, że nie jest najgorsza, ale jednak kiedyś to kurwa było. W ogóle tak myślę, kurde, Margonem ma taki niewykorzystany potencjał, bo nie ma co ukrywać. Fajnie z tym launcherem zrobili, że dostosowali pod nowe sprzęty i tak dalej. Ale na przykład, co ja bym chętnie tutaj widział? Że to Old Margonem by jakoś działało. Ono nie działa już od długiego czasu. Bo chciałbym po prostu to zobaczyć z powrotem. Chciałbym pograć się starym Margonem, ale żeby to zrobili z głową zamiast po prostu, słuchajcie, chcecie, grajcie, się znudzi, to pozbędziemy się tego. Nie wiem rzeczywiście, żeby to było z jajem zrobione. Troszkę jak w sumie z tego mógłby wyjść taki World of Warcraft Classic. Bo why not, szczerze mówiąc, czemu by nie?
Okej, okay, idziemy. Co tam Ernest? Ernesto. Ernesto Silniesto. Kurwa, jak mnie na nostalgię wzięło. Ernesto Silniesto był ten, w Jaw Capelli. Kurde, no. Ale co ja sobie pozwolę pochwalić? O kurna. Ojoj, o, zaraz będzie przerwa. Zaraz będzie przerwa w graniu Margonem. O, Poseidon wzywa. O kurwa. Wpierdoliłem duży obiad. I nic się nie stało. A co duży? No, ale nie... obfity. O, tak się... Nie obfity. Jak to się nazwać? On nie był jakiś super... Wypełniający. O, tak to nazwijmy. Wypełniający. I nic. I nic. A czułem. Walnę tylko zacznę pić Energola? To mnie rozwali od środka. Mnie zaraz rozwali od środka. Cyk, unikat. Kiedyś zdobycie unikatu to było... Jo, pierdziele. Cały czas mam takie uczucie. O kurwa, zdobyłem unikat. Ale cudo. Ło. No i niestety, no... Ach... Jak się jakby rzeczywistość weryfikuje. Bo się patrzy nagle, o kuźwa, jak gówno w sumie. Trochę tam złota i tyle. Kurde, kiedyś się nagietki zbierało i nagietków brakowało w ten... w siedzibie magów. W tej wiosce magów. Kiedyś to było. Jak ludzi tu zapierdala, aż miło się patrzy, o kurna. O, aż miło się patrzy, jak ludzie są aktywni. Grze tej tutaj. Też bym chętnie do gildii dołączył, gdyż nigdy tak na poważnie nie siedziałem w gildii, nie robiłem rzeczy, akcji. Liczę, że Margonem jest bardzo nietoksycznym i miłym społeczeństwem. Wink, wink. Stare baby jebać prądem. Goście to potwierdził. Jak to chuja ludzi jest. Wypierdalać, nie chcę z wami grać. No respisz się, mordo, odejdę, to zaraz się zrespisz, no. No nie wytrzymię, no zaraz będę musiał wypuścić demony z siebie. Kurwa, nie wytrzymam. Gdzie jest ta grupowa? Grupowy. Be right back do kibla. Let's... W ogóle pozwolę sobie pojawić po tym, że to, co się wydarzyło w kiblu, to I don't wanna to live in this planet anymore. Tak to pozwolę sobie podsumować. To było straszne. Nie wiedziałem, że jestem możliwy do takich rzeczy właśnie. Musiałem spukać to dwa razy. To był dramat. A jak mi z bebecha nagle zeszło. O kurwa. Czyli jakbym miał kaloryfer, a mam boiler. Ktoś pisze, że już ktoś posiada 64 poziom na tym świecie. No jest możliwe, nie ma co ukrywać, ale ten gość musiał tyle zagrać tą Margonem, że ja pierdolę. I znać dosłownie każdy ruch i prawdopodobnie mieć bota. A ja po prostu też wiem, trzeba wiedzieć, gdzie ustawić ewentualnie tego bota, slash gdzie expić. A to nie jest tak po prostu. Są pewnie stwory, które mają powiedzmy większy level, a są słabsze i bardziej się opłaca ich napieprzać. Są stwory, które bardziej się opłaca napieprzać dla, nazwijmy to, pieniądzów, dla lutu. A są stwory, które bardziej opłaca się napieprzać dla expa. Rozwiąż teraz. Linie nie występują na obrazkach. Tu. Linie nie występują na... Część A, część F. Potwierdzam. Super, nie jestem robotem, a już się kurwa bałem. To nie jest też maciura. Ile tu ludzi popierdala? Aż miło się patrzy. Jak tu popierdala osób, matko bosko. Jak to miło się patrzy aż. Że ludzie tutaj żyją. Ha! A z tego Dena to ja lubiłem. To jest taki zajebisty quest. Nie wiem, zawsze, odkąd niego grałem pierwszy raz z Margonem, to lubiłem questa z Denem. To chodzenie do niego i te listy miłosne i tak dalej. Próbujemy ich, ja zawsze ich jednak spikałem z powrotem. Nie kłóciłem ich, nie wiem czy to była jakaś inna nagroda za skłócenie ich. Ale poczujmy się dobrze człowiek. Zajebisty quest, jak ja go kuźwa lubię. Kiedyś Dean stał na dole chyba, mi się zdaje. Z jakąś grupką innych rycerzy, coś ten Destiny, z innymi osobami. Szkoda, że w późniejszym etapie Tornek nie jest rozbudowany praktycznie. O kuźwa, Boże, Matko Boska. To polowanie na gauntów będzie zjebane. I tygrysa. Tak, zajebiście. Dawaj tą grupę. Klepiemy chuju. A nie, jeszcze mam tutaj questę. Questy z tym. Związane. Do wysokiej kapłanki. Pamiętam, jak się kiedyś odkrywało, kto leczy bez tego... bez tych ikonek. I się gadało po prostu z kimś, z każdym NPC-em i się liczyło, że ten ma jakieś znaczenie. A tu kiedyś było przejście między budynkami. Fajne było. Takie pierdoły. Takie alejki niby. Okej, chcę zjeść ogórkowo. Zajebiście, zajebiście. Pamiętam jak kiedyś to... O kurde! Trzeba wydać, nie wiem, 100 zł na jakieś itemy. O, ale ból.
Ale boli. Jakie ała, kurwa, rzeczywiście. A nie, to w ogóle dużo, to prawie tysiaka wypierdolić. Kiedyś to bym się wykręcił na lewą stronę, teraz to na razie pół biedy. Znaczy tak troszkę biedny jestem w tym momencie. Ale jednak. Jednak to kiedyś to było wywalenie całej tej... całego hajsu praktycznie. Natomiast pamiętam, jak kiedyś z kumplem w Itan, ja miałem mieć jakoś 8 level, magiem coś, ten deseń, on miał 20 coś, poszliśmy na pająki ten, pod Itan. I poszliśmy na te pająki pod Itan. I on do mnie, ej, weź się cofnij po poty, dobra? Mówię, dobra, cofnąłem się po poty. I kupiłem mu 3 potki, kuźwa, bo tyle mnie było stać na to. To były czasy, teraz już nie ma czasów. Do lasu tropicieli albo orlej grani. Las tropicieli? Poka mnie to gówno. Pierwsze widzę. A orlej grani akurat o mitrową łapę zahaczymy wracając. Las tropicieli to nie był ten, gdzie tropiciele po prostu byli? Normalnie? Kiedyś w przeszłości? O chuj, kotołak tu jest. Dobra. Never mind. Kiedyś do lasu tropicieli to była skomplikowana droga. Bo do lasu tropicieli jakimiś kurna podziemnymi przejściami się szło, żeby wejść do tej mapy i dopiero z tej mapy tam dalej się szło. Kurwa, kiedyś to było. W ogóle nie będę sobie ciuszka zmieniać przed 20 poziomem, bo nie ma sensu. Gdzie tu mitrylowa była? Gdzieś u góry. Dawaj mitrylowa, daj. Tcho na pyrkę. A, po prostu, otrzymuję łeb. Kuźwa, no. Jakie to zjebane, jak jest ta fajna rozmowa z mitrylową łapą, kurwa no. Aj, lipa, lipa. Jak miło patrzeć, jak to Itan żyje. Kiedyś się w Itan nawet króliki zabijało dla expa i innych rzeczy. Co tam masz, mordo? O kurna, ale on ma fajne rzeczy. Ale czekaj, że co, upgrade'owali tego Roana? On tak normalnie ma? Jebany! On wcześniej miał jakieś rzeczy, które już teraz byłyby dla mnie bezużyteczne. Kuźwo, ale fajnie go zmienili. A to ja... Szapoba. Ten też dostał upgrade itemów, który sprzedajesz. Nie sprzedaj jakichś pierdółek na początkujących postaci. To mi się podoba, pozytywna zmiana jak najbardziej. Chodź Ran, mam rzeczy do pierdolenia. Zwiększyli ci limit pieniędzy przy okazji? Do 100 tysięcy, jebany! Był kurna. Tego się nie spodziewałem. O Jezu, słuchajcie, nie wiem, mam kurwa 20... Znaczy, wie, znam odpowiedź na to pytanie. Ale się uświadomiłem, że mam 26 lat, kurwa. Jak ja dawno nie słyszałem słowa przymiotnik na przykład. Kuźwa mać. Czasownik, rzeczownik, tak. Bo na przykład jak zawsze myślę nie, o słowie nie, jak się pisze, to z czasownikami osobno, rzeczownikami razem. Ale przymiotnik, jak ja tego kurwa dawno nie słyszałem. Pamiętam, jak za dzieciaka nie wiedziałem, ile to jest kuźwa tuzin. Ja pierdzielę. Oho, nie no, ja kiedyś kurwa rzeczywiście byłem się przejść i zobaczyć, ile to podziemne miejsce ma, ma poziomów. Ile poziomów, jest aż wysłuchiwanie. Naucz ślima. Kurwa mać. 6, dobra. Czuję, trochę się czuję jak rzeczywiście na pierwszych momentach Margonem, gdzie trzeba było o każdego tego zwierza walczyć.